Poranna loża radiowa. W porannej loży nasz pierwszy gość, Agnieszka Zagola, wiceprezes PSL. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. No i właśnie tutaj się zawahałam, bo nie wiem, czy panią już przedstawiać jako prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia, czy jeszcze nie, bo gdzieś wyczytałam, że 13 marca ma pani zostać przyjęta do zarządu spółki i zostać prezesem. Dokładnie od 13 marca będę powołana na prezesa spółki, więc kierując się szacunkiem do jeszcze pełniącego funkcję prezesa, pani redaktor, myślę, że nie. Uszanujmy jeszcze ten czas dla obecnego pana. Jak to było z tym objęciem przez panią w przyszłości stanowiska prezesa Namysłowskiego Centrum Zdrowia? Urzędujący prezes złożył rezygnację, ale niewiele słyszeliśmy na temat powodów tej rezygnacji. Myślę, pani redaktor, że też kierując się szacunkiem, pozostawię ten czas do wypowiedzi dla pana prezesa ustępującego. Nie chciałabym się wypowiadać na temat powodów jego rezygnacji. Natomiast jeżeli chodzi o zainteresowanie moją osobą, no to w ostatnim czasie dosyć głośno było w mediach na temat odwołania mnie ze stanowiska wiceprezesa Zamków Mocznej, w związku z czym gdzieś tam zainteresowanie tym tematem wzbudziło opinię publiczną i również osób poszukujących kogoś do siebie do pracy. Nie była to jedyna propozycja, którą otrzymałam w tym okresie od czasu zwolnienia mnie ze stanowiska, no ale propozycja, która była na tyle intratna dla mnie, że podjęłam wyzwanie i przyjęłam tą pracę. Powiedziała pani, że było głośno o pani osobie i to prawda. PSL odebrało to jako ruch polityczny. O sprawie wypowiadał się dosyć ostro Piotr Zgorzelski. On mówił, że to jest jednostronne zerwanie koalicji ze strony Platformy. O sprawie wypowiadał się także wicemarszałek, Piotr Zgorzelski to wicemarszałek Sejmu, a i mówił także Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL. Sprawa miała dotrzeć do Władysława Kosiniaka-Kamysza i miał o niej wiedzieć także Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej. Spodziewała się pani, że pani osoba takie zamieszanie wprowadzi? Takie emocje? Absolutnie się nie spodziewałam, pani redaktor, że aż takie emocje wzbudzi i takie zainteresowanie. Niemniej jednak słyszałam te wszystkie wypowiedzi. Dla mnie bardzo wiążące są wypowiedzi naszego prezesa zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj w regionie, pana Stanisława Rakoczego. Natomiast powiem tak, no, nie dziwię się tym reakcjom, nie dziwię się, pomimo tego, że ja zachowałam daleko idącą powściągliwość, zarówno jako wiceprezes opolskich struktur, jak również były wiceprezes spółki Moszna Zamek, to jednak z faktami się nie dyskutuje. Jestem tak naprawdę ósmą osobą, która została zwolniona z pełnienia stanowiska, czy to w radach nadzorczych w ostatnim czasie to się wydarzyło, czy w radach społecznych, ja w zarządzie Moszna Zamek. W związku z tym, tak jak już rozmawiałam, kiedyś czara goryczy po prostu chyba się przelała, stąd też reakcje, również reakcje bardzo stanowcze i krytyczne co do tej sytuacji. No bardzo były stanowcze te reakcje, a jeden z polityków w rozmowie poza anteną ze mną porównał panią do Heleny Trojańskiej. Taka wojna w regionie. Nie, pani redaktor, myślę, że nie. Rozmowy koalicyjne, z tego co wiem, to jeszcze trwają i jeżeli chodzi o te kwestie, to chciałabym tutaj ustąpić miejsca do wypowiedzi szefom regionu, w tym w moim przypadku jest to prezes Stanisław Rakoczy. Myślę, że od niego uzyskacie pełną wiedzę w tym zakresie. No właśnie, bo wiemy na pewno, że w piątek wieczorem doszło do spotkania między Stanisławem Rakoczym, liderem PSL-u w regionie, a Andrzejem Bułą, liderem Platformy w regionie. I rozmowa miała dotyczyć właśnie koalicji w sejmiku, ale żadnych komunikatów po tej rozmowie. Nic pani nie zdradzi, co ustalono, czy jeszcze może nic nie ustalono? Będą dalsze rozmowy? Zachęcam do kontaktu ze źródłem informacji. Nie brałam udziału w tych rozmowach, więc pozwoli pani, że po prostu oddam tutaj głos prezesowi zarządu. Okej, jeszcze na chwilę bym chciała wrócić do sprawy spółki Zamek Moszna. Pani zwolnienie z zarządu tej spółki oficjalnie uzasadniano oszczędnościami, a nieoficjalnie zwolnienie miało wynikać z tarć między panią a Tomaszem Ganczarnkiem. Co jest prawdą? Która wersja? Pani redaktor,
Co jest prawdą, to myślę, że też odesłałabym do wiedzy Rady Nadzorczej, która tego zwolnienia dokonała. Jeżeli chodzi o względy ekonomiczne, to słyszeliście Państwo już wielokrotnie na antenie, że spółka zakończyła ostatni rok z zyskiem. Zwolnienie mnie dodam tylko tyle, bo tego nie usłyszałam akurat nie na antenie. Odbyło się w tym samym dniu to walne zgromadzenie wspólników, na którym zarząd spółki zadeklarował płynność finansową w roku 2021. No i pół godziny później zostałam odwołana ze stanowiska. Myślę, że wszystkim jest ciężko na rynku na dzień dzisiejszy. Natomiast czy akurat nie moja osoba, która w jakiś sposób dbała również o kondycję finansową tej spółki, była aż tak dużym obciążeniem, to nie mnie dyskutować. Politycy Platformy w wywiadzie dla NTO nieoficjalnie, bez podawania nazwiska, powiedzieli tak: była ekspertem od rolnictwa, później od kwestii kultury, a teraz okazuje się specjalistką od służby zdrowia. To komentarz do tego, że pani właśnie ma zostać prezesem Namysłowskiego Centrum Zdrowia. Nie wiem, kto takiego komentarza udzielił. No ja też nie, bo się nie przedstawił w gazecie. Ale muszę zaspokoić ciekawość tej osoby i opinii publicznej. Pani redaktor, no tak się składa, że jestem wieczną studentką, wieczną uczennicą i faktycznie pozyskałam na drodze swojej edukacji trochę fakultetów i jak widać też pełniłam różne funkcje w różnych jednostkach. Pierwsza jednostka to był oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu, gdzie to tak dzisiaj świątecznie, kobieco powiem, bo usłyszałam u pani na antenie, że mało nas na stanowiskach kierowniczych. Byłam jedyną dyrektorką na 16 województw. Miałam 15 panów, 15 kolegów, którzy składali mi życzenia z okazji Dnia Kobiet, ale też powiem nieskromnie, niestety, że był to jedyny oddział nagrodzony w Brukseli, więc skończyłam tę pracę z dużymi sukcesami. Jak wyglądała moja praca w Zamku w Mosznej, no to myślę, że w ostatnim czasie też było dosyć sporo powiedziane na antenie u Państwa i w różnych mediach. Wypowiadali się przede wszystkim pracownicy, bo to jest dla mnie autorytet, jeżeli chodzi o ocenę mojej pracy. A jakie są tam osiągnięcia, to też Państwo widzicie gołym okiem. Teraz przyjdzie mi zmierzyć się z jednostką, która podlega pod służbę zdrowia. Muszę powiedzieć, żeby uspokoić wszystkich tych, którym się wydaje, że będę eksperymentować, jestem związana również ze służbą zdrowia. Od kilkunastu lat zasiadałam w Radzie Społecznej Szpitala, dużego szpitala w Opolu, ale też osobiście jestem z wykształcenia związanego z branżą medyczną i pracowałam od kilkunastu lat, również współpracując ściśle z lekarzami i z pacjentami do dnia dzisiejszego czynnie. Więc nie są mi to tematy obce i również mam w tych zakresach, we wszystkich, których wymieniłam, wykształcenie. Pozwoli pani, że nie będę jeszcze pytała o pani plany na to, jak pokierować Namysłowskim Centrum Zdrowia. Poczekajmy, aż stanie się faktem pani nowa posada, czyli do 13 marca będziemy musieli poczekać, to jest sobota. Patrząc na zegar, muszę stwierdzić, że niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Życzę pani wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję. Ja również pani i wszystkim kobietom życzę przede wszystkim szacunku między sobą, od panów, nie tylko od szczęścia, nie tylko od, że tak powiem, od święta, i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To była Agnieszka Zagola. Poranna Loża Radiowa.